Dobry wieczór, drodzy słuchacze, witam Was w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Tytuł dzisiejszego podcastu to jest, co zrobiłby Pan Jezus. Jest to pytanie, które jest zadawane dzieciom na szkółkach niedzielnych, albo inaczej, kiedy uczymy nasze dzieci, te dzieci nie bardzo wiedzą, co, co by miały zrobić, jak zachować się w danej sytuacji, zazwyczaj nauczyciele szkół, szkółki niedzielnej podpowiadają, w takich sytuacjach zawsze zadajcie sobie pytanie: co zrobiłby Pan Jezus? No i oczywiście dzieci uczą się, że Pan Jezus był dobry, co tam robił. One próbują sobie zadać to pytanie, tak aby im to właśnie pomogło, aby być lepszymi ludźmi, dobrymi, przykładnymi, małymi chrześcijanami. Ale takie pytania mają również i dorośli. Niedokrotnie dorośli stawają w obliczu jakichś sytuacji, jakichś spraw i Zastanawiają się, co by było dla nich dobre, jak mają się zachować, właśnie, co zrobiłby Pan Jezus. To, ale te dylematy dzieci wydają się takie proste dla nas dorosłych. Natomiast nasze sprawy, nasze problemy, no to są naprawdę wielkie problemy. Ci, co są bieżący, no to wiedzą, że mają się modlić do Boga i też właśnie nieraz. Idziemy z jakimś problemem do pastora, czy do starszego, i on mówi: No to módl się. No i taka, taka odpowiedź: No, módl się, no wiem, że mam się modlić, ale potrzebujemy, e, potrzebujemy właśnie tej odpowiedzi właściwie na józef. Chcielibyśmy tak w prosty sposób dostać e, odpowiedź. I zastanawiamy się: no jest sprawa do zrobienia, ale co my mamy zrobić? No i nieraz tam modlimy się, modlimy się, modlimy. No, i modlimy się, i nic się nie dzieje, i nie ma tej odpowiedzi. Tak długo się już modlimy, sprawa jest pilna, termin goni, a my nie wiemy co zrobić. Dlaczego tak się dzieje, że my się modlimy, a Bóg nie odpowiada? Dlatego tak się dzieje, może się być oczywiście, to jest jeden, jeden z powodów, dlaczego my się modlimy. I bardzo często jest właśnie w tych pytaniach, kiedy my chcemy zapytać Boga, co my mamy zrobić, co zrobiłby Pan Jezus, co Ty Boże chcesz ode mnie, abym ja zrobił, dlaczego nie dajesz odpowiedzi? Bóg daje odpowiedzi. Bóg daje odpowiedź i wiele odpowiedzi na nasze problemy powtarzające się zostawił nam w swoim słowie. W Słowie Bożym. Przecież Bóg nas stworzył i doskonale wie, z jakimi problemami się borykamy. I naprawdę odpowiedzi na wiele pytań mamy w Słowie Bożym. Na wiele rozwiązań, na wiele problemów, z którymi codziennie zmagamy się, mamy w Słowie Bożym. My tak myślimy: Och, mój problem jest taki poważny, mój problem jest trudny, inni nie mają takich problemów, dlatego pewnie to jest coś specjalnego, muszę się modlić. Ale tak naprawdę. Większość odpowiedzi na nasze problemy jest w słowie Bożym. Drugi list Świętego Pawła do Tymoteusza, rozdział trzeci, wersety 16 i 17. Ja naprawdę wiele razy już to czytałem, ale przypomnę, jest tak, takie, takie słowa są. Całe pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. To właśnie nam pokazuje, że całe Pismo, Biblia, Pismo Święte jest tym, co jest odpowiedzią na nasze problemy. Tak naprawdę dobrze, że się modlimy, dobrze, że pytamy, bo rzeczywiście mogą być jakieś nietypowe sytuacje, ale jeżeli my chcemy. Usłyszeć odpowiedź i poradę Pana Boga, to co On chciałby, żebyśmy zrobili, zacznijmy czytać Słowo Boże. I jeżeli zaczniemy je czytać, znajdziemy naprawdę odpowiedź, zobaczymy, na wiele problemów, na wiele tych sytuacji, z którymi zmagamy się każdego dnia. Przez to, no, nasze modlitwy może troszeczkę staną się krótsze, chociaż nie sądzę, bo powinniśmy. Dziękować Panu Bogu za to, że on dba o nas w każdej sprawie i uwielbiać Jego święte imię. I tak naprawdę, dla przykładu, bo, bo naprawdę rozmawiam z ludźmi, mówią: Moja sprawa jest taka specjalna, i, i przychodzą i pytają się. Pastorze, poradź, co byś ty zrobił. No, ja bym, mogę poradzić, co ja bym zrobił i zachował się, no, ale to ja, nasza sytuacja jest inna. Natomiast Pan Bóg doskonale zna nas i dał nam odpowiedź właśnie na większość tych pytań. Ja często mam takie e, pytanie, kiedy ludzie przychodzą, zastanawiają się, czy mają na przykład zmienić e, pracę, dlaczego chcą w ogóle zmienić pracę, no bo na przykład e, pracują w e, w niedzielę, a w niedzielę są spotkania Kościoła, no i oni się zastanawiają, czy mają zmienić pracę, czy, czy mają nie zmieniać pracy, no bo w sumie ta praca jest dobra finansowo, no ale wiadomo, nie są w tej społeczności, albo nie mogą przychodzić na, na grupy, no i zastanawiają się, co mają zrobić, Boże, modlą się, co mam zrobić, czy mam zmienić tę pracę. Zle w ogóle zaczęta modlitwa. Bóg wyraźnie mówi, nie opuszczajcie wspólnych zgromadzeń. I jeżeli rzeczywiście praca nam przeszkadza w tym, żeby przychodzić na wspólne zgromadzenia, to po co się pytasz Boga, czy masz zmienić pracę? Jest oczywiste, że masz zmienić tę pracę. Lepiej zacznij się modlić i prosić Boga, aby dał taką pracę żeby właśnie pogodzić i móc przychodzić na nabożeństwo oraz mieć pracę, która zapewni nam utrzymanie mojej rodziny. Może zacznijmy się modlić, nie czy mam zmienić pracę, ale zacznijmy prosić Pana Boga, aby nasz menadżer, nasz szef zgodził się na przykład na zmianę. Tej, tej pracy, godzin pracy, dni pracy. W ten sposób powinniśmy się modlić, a nie pytać Boga, czy ja mam zmienić pracę. Jeżeli ta praca koliduje z twoim życiem duchowym, z kościołem, to oczywiście, że masz zmienić pracę. Wyraźnie Bóg już odpowiedział, więc dlaczego ma znowu mówić jedno i to samo, powtarzać? Inne pytanie. Ludzie przychodzą i zadają sobie, czy ja mam wyjść za tego mężczyznę, albo czy ja mam się ożenić z tą kobietą. No nie wiem, no bo. Co prawda, ja tam świadczyłem, głosiłem Ewangelię, ale ta osoba jest niewierząca, no i teraz ja pytam Boga, czy mam wyjść za, tego, za tą osobę. No po co się pytasz Boga? Przecież Bóg już dawno odpowiedział w swoim słowie: Masz wyjść za byle kogo, byle w panu. Więc jeżeli ta osoba nie jest wierzącą, jeżeli nie jest nawrócona, nowonarodzona, to masz za tą osobę nie wychodzić. No ale jak to tak? Przecież myśmy spędzili tyle czasu. No może spędziliście tyle czasu, ale Bóg wyraźnie mówił, że masz wychodzić, masz się żenić z osobą, która jest wierząca nawrócona i to Bóg chce, więc możesz dyskutować i oczywiście dalej pytać się, ale Bóg już odpowiedział. Bardziej zacznij modlić się i prosić o to, aby Duch Święty pobudził tą osobę, aby dał Tobie mądrość i cierpliwość do dalej zwiastowania tej Ewangelii, aby właśnie coś się zadziało. Módl się o tą osobę po prostu, żeby się nawróciła i może to po prostu trzeba będzie trochę poczekać jeszcze miesiąc, dwa, pół roku, może rok i dopiero, a może rzeczywiście Ty myślisz, że ta osoba jest dla Ciebie, a Bóg coś innego nie przygotował, a tą osobę zbawi później. I dla kogoś innego przeznaczy. Więc Bóg wyraźnie odpowiedział: za kogo mamy wychodzić? Po co się modlić jeszcze? Czy mam pomóc tej osobie? Inne pytanie. No bo tu są takie osoby, które potrzebują pomocy, ale ta osoba jest uzależniona, tam pije. No i ja bym pomógł. Ta sytuacja no, wymaga, no ale ja wiem, że ta osoba przepije te pieniądze albo, albo wyda. No i się modli ktoś, czy ma pomóc tej osobie, czy nie. Pewnie, że masz pomóc tej osobie. Po co się modlisz? Bóg wyraźnie powiedział, że mamy pomagać sobie. Tak, oczywiście, pierw domownikom wiary, swoim domownikom i mamy też i pomagać innym osobom. Ale czy mamy pomagać od razu finansowo? A może tam trzeba iść po prostu i powiedzieć Ewangelię? A może trzeba porozmawiać z tą osobą, uświadomić jej, że jest, żyje w grzechu, bo ona nie wie. No tak się zdarza, że czasami ktoś nie wie i, i tyle, więc czy masz pomóc? Jak widzisz kogoś w potrzebie, jak był Samarytanin? Widział człowieka leżącego, nie pytał się, tylko poszedł i pomógł po prostu. Czy mam zwrócić uwagę o sobie w kościele? No i modlimy się, no bo to no bo jest ktoś, kto postępuje niewłaściwie, ktoś, kto postępuje wbrew Słowu Bożemu. No i modlimy się, czy my, mamy, czy my jesteśmy tą osobą, która ma zwrócić tej drugiej osobie uwagę. No i nie wiemy, i tak naprawdę. Po co modlisz się o tą taką sprawę? Wyraźnie Pismo mówi przecież, że jeżeli widzi, że Twój brat grzeszy, idź, napomnij. Usłuchacie, to pozyskałeś brata. Jak nie, no to trzeba dalsze kroki wziąć innych do napomnienia. I tyle. Po co się modlisz? Raczej pomóc się. Boże, daj mi odwagę do tego, abym poszedł. Daj mi mądrość, daj mi ducha łagodności, abym tam nie wyszczelił w ogóle z jakimiś, nie wiadomo, swoimi pomysłami, ale to Ty mnie poprowadź, abym zwrócił uwagę bratu czy siostrze w kościele, że się zachowują niewłaściwie. Więc po co się modlić? Czy to ty masz iść zwracać uwagę? Jeżeli ty zauważyłeś problem, to znaczy się, że masz iść i zwrócić tą uwagę. Albo czy mam dalej chodzić do mojego kościoła, w którym żyją, dzieją się takie rzeczy? No jeżeli widzisz, że dzieją się jakieś złe rzeczy, no to podobnie masz iść i zwrócić na to uwagę. Napomnieć ale jeżeli, jeżeli się nic, nic nie dzieje, to czy masz dalej chodzić do tego kościoła, bo Bóg cię tam postawił, wyraźnie, widzimy. Apostoł Paweł wziął, odłączył braci, bo zaczynał, zaczynał być konflikt, były, była niezgoda, nie dało się dojść do porozumienia, więc apostoł Paweł odłączył braci i poszedł gdzie indziej i tam się spotykali. No, czasami tak bywa, że pomimo to, że napomnimy kogoś, nawet weźmiemy drugą osobę, która nam pomoże, w tym napomnieniu, i nic się nie dzieje, to dlaczego się modlimy dalej? Czy mam opuszczać? Wyraźnie nie ma zachowanego Słowa Bożego, po prostu trzeba wziąć tych, którzy się z tym nie zgadzają i odłączyć się i stworzyć inną społeczność. Modlić się o tamtych, może Bóg poruszy, może to odejście spowoduje ich zreflektowanie i zacząć po prostu tworzyć społeczność, która jest oparta właśnie na Słowie Bożym. Bardzo często ludzie Chcą takiej odpowiedzi stricte od Boga, ale ta odpowiedź jest naprawdę stricte od Boga, w Jego Słowie. I, I naprawdę Bóg już odpowiedział na wiele pytań, których nawet jeszcze nie zadaliśmy, w swoim słowie, nie marnujmy tego czasu na te modlitwy, które są zbędne, bo odpowiedź już jest. Módlmy się w inny sposób, aby dostać właśnie siły, mądrości, łagodności, a nie marnujmy na przykład. Ile razy właśnie rozmawiam z ludźmi, no, ja jeszcze dam szansę w tym kościele, ja jeszcze dam kolejną szansę, jeszcze kolejny miesiąc. I siedzą, i siedzą, i tak naprawdę sami zaczynają przyjmować ten grzech od innych ludzi, i tak naprawdę marnieją w tym kościele, zamiast iść i poszukać. No, może trzeba będzie iść do innego kościoła, które będzie trochę dalej, a może właśnie powstaje kolejna społeczność, która naprawdę będzie przy Chrystusie. Czytajmy Słowo Boże, bo Bóg nam tam wszystko zostawił, przygotował odpowiedzi na wiele naprawdę problemów. I uwierzcie mi, Wasze problemy na pewno są ważne, na pewno są problematyczne, ale nie są jakoś specjalnie, wyjątkowo trudne niż, niż innych. Każdy ma te problemy do Słowa Bożego. Do Słowa Bożego, a Bóg tam naprawdę odpowiada na wiele pytań. Pozdrawiam serdecznie, Błogosławie, Dobrej Nocy.